Kazimierz Drzazga to wiceprzewodniczący sejmiku województwa Zachodniopomorskiego, Kandydat na radnego zbliżającej się kadencji. Mieszkańcem Szczecina, a następnie Polic jest od roku 1973. Dobrze więc zna specyfiki tych miast oraz konieczność rozwoju szczecińskiej aglomeracji. Jakie to potrzeby? To odbudowa przemysłu, budowa szczecińskiej kolei miejskiej, pogłębienie toru wodnego do Polic i Szczecina. To m.in. modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i rzecznej. Jedną z wizytówek Kazimierza Drzazgi jest projekt zmian dla Pomorza Zachodniego. Spójny z propozycją parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Jako radny sejmiku województwa zamierza tworzyć lokalne warunki dla wprowadzenia wielu zmian, m.in. Innymi... ograniczenie do dwóch kadencji pełnienia funkcji przez burmistrzów, likwidacja gimnazjów. Przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletnich liceów, odejście od obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Kazimierz Drzazga w ciągu ostatnich kilku lat podejmował wiele interwencji w ważnych dla regionu i naszych mieszkańców sprawach. Nie jest obojętny na to, co dzieje się wokół nas. Konsekwentny i skuteczny. Takiemu człowiekowi można zaufać i można na niego postawić.